Siemandero, jak to powiadał profesor Chris. Nadal mam zepsutą kuchenkę, ale chciałem użyć takiego szybkiego grilla. Jednym z pomysłów, który od razu odrzuciłem, było takie, że go sobie otworzę, włączę pochłaniacze i powinno być dobrze. I tu sobie zrobię grilla, upiekę sobie, ale niestety chyba jakbym zamknął drzwi od kuchni, nie doszłoby do alarmu, ale jakby doszło, to by wył przez całą noc. Szkoda mi sąsiadów. Drugim wyzwaniem było zrobienie sobie hot dogów po prostu w mikrofalówce. Poleję keczupem, będzie git. Nie mówcie, co jest w tym, nie mówcie, po prostu nie mówcie. Ale nie, to nie jest wyzwanie. Chcę zrobić kiełbaski i jajecznicę i zrobię to na dworze. Tylko dlatego, że zepsuła mi się kuchenka. Jutro będę ją naprawiał. Mam nadzieję, że się uda, pokażę. Może ktoś się czegoś nauczy. Chyba, że mnie prąd zatłucze. Odpalmy nasze cudowne. Zimno jest. Naprawdę zimno. Kuchenka nie działa. Mamy tutaj wszystko prawie naszykowane. Więc pojedźmy z tematem. Zimno w głowie nie będzie. Dobrze, nie wiem, jak widać, trzeba będzie tutaj, mam kawałek grilla, staram się upiec i usmażyć, jak wyjdzie, zobaczymy sami. Sorry za światło, jest ciemno, mam tu odpalarkę do grilla, o, czuć jak. Trochę to potrwa. Staram się z jakiejś strony tam bardziej zainicjować ogień. Bo też zależy mi na czasie. Nie wiem, czy w domu by wyszło. Jeszcze alarm by się nie włączył. A kupiłem takie cudo. Nie wiem nawet, co to jest. Włącza się, ale się nie wyłącza. Muszę zakręcić. Ale słyszę, że słyszy. Więc... Oj. Popsułem. Dobra, nieważne. Chodzi, żeby się odpaliło. Zacznie się palić butla, wyrzucę ją tam gdzieś daleko. Takie druciarstwo dzisiaj będzie. Oj, przepraszam. Przeceny były. Po sezonie. Ten grill. W sensie takim, że był bardzo tani. Tańszy niż ta kratka chyba. Za złotówkę pomaszamy. Z Tesco. Nie wiem, czy tak powinno się odpalać grilla. Jeżeli nie, powiedzcie. Jeżeli tak, to też powiedzcie. Może komuś przypadnie ten sposób do gustu. Oj, coś czuję, że wszystko jest mokre.
Zaczął się ciekawie palić, więc stawię już po prostu patelnię, na której naszykowałem masełko, żeby troszeczkę tłuszczu było na moją jajeczniczkę. Chociaż nie wiem, czy to tutaj byłoby lepiej. No dobra. Jeszcze czuję taki smrodek tak zwanej benzynki. Mam tu kiełbaskę. Trudno, rzucę. Kiełbaska sobie chociaż może rzucę. Tam będzie słychać, kiedy się grzeje, kiedy nie. No. Później ją wyciągnę, przełożę na bok. Będę miał grillowaną. A do tego doleję jajeczniczki. Tu mamy, tutaj mamy jajeczniczkę. Wygląda w ten sposób. O, brzydko, nie? Zielona cała, albo to jest szczypiorek. Do jajeczniczki dodałem szczypiorku, różnych przypraw, tak zwanej naszej wegety, czy to kucharka, czy jak to nazwać. Dla smaku, nie dużo. Wiem, że to sama chemia. Przyprawiłem ją jeszcze tam różnymi innymi pieprzami, albo cyjankowymi rzeczmi. Cayen, tak to się nazywa? Cayen. Papryka Cayen. Dobra, lubię ostre. Do tego już naszykowałem surówkę. No za chwileczkę powinno być. Troszeczkę chyba za szybko mi się wydaje. Ruszyłem z tym wszystkim, jeszcze się nie rozgrzewło. Jeżeli chodzi o masło, zaczęło się pienić. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Muszę wyczytać w internecie. Najmądrzejszym na świecie. Czy rozgrzane masło powinno się pienić? No takie kupiłem. Trudno. Ale powiem tylko tak, że wyżej uniesiona jest bardziej nagrzewana niż jak stoi na tej. Na tym małym ruście. Trudno. Wlewamy jajeczka. Jeżeli chodzi o te danie, to są już rozszczepane jajeczka ze wszystkim, co sobie wymyśliłem. O, nawet. Te zielone to szczypiorek przecież. Jest zdrowy. Taki posmak cebulkowy daje. Patelnia nie jest żadnym specjalistycznym sprzętem. Zwykła do naleśników, tyle że już się wyrobiła przez lata. Zostało samo amelinium. Czy to jest zdrowe? Ale nie mam innego wyjścia. Kuchenka mi nie działa. Tylko z tym ogniem. No trudno, będzie dłużej. Trochę tego masła było za dużo, to troszeczkę tak tym widelczykiem plastikowym nakrapałem tam po bokach, żeby się lepiej paliło. Jak coś źle robię, to mówcie. Pewnie, że robię źle coś. Na pewno, pewnie wszystko. Mówcie. Ale kuchenka mi nie działa, a jestem głodny. Przyszłem z pracy.
Pania robocia, jutro nie idę, więc upiorą się. Taki burszcz kraftowy, ale w mieszkaniu. House kraftowy. Chociaż sam nie wiem, co to znaczy. Gotowanie na zewnątrz. Ciemność mamy. Ale zrobię to. Zrobię to świetne danie. Tak mi chodzi po głowie, że aż... Okrasa by powiedział, za słabo na grzana patelnia. Miałby rację. 100%. Szczerze mówiąc, muszę dać sobie jakąś radę. Wybaczcie, że wyglądam jak Jarek Ogarek w okularkach, ale coś mi do oka padło, na jedno czerwone. Często tak mi otwarły. Jakieś uczulenie. Ale zobacz, robi się. Bardzo lubię Jarka Ogarka. Cyber Mariana też, chociaż nie byłem w info. Jajeczniczka wydaje się już gotowa. Nie jest zbyt ścięta, ani nie jest cieknąca. Jest super! Super szczypiorek. Własny. Z mojego ogrodu. Mogę tak powiedzieć. Kiełbaskę przerzucę. A, powiecie sam. Do tego trzeba by dodać może jakiś warzyw. Nie będę jak z talerza. Rzucę sobie parę. Przykładowo. Rzodkiewek z
piesku? No, to jest moja ulubiona sałatka. Proszę bardzo. Dużo tego. Najlepiej jak najwięcej. Pomidoraski na wierzchu. Też Tesco, bo gdzie o tej porze jakieś pomidorasy są. No i na koniec sypię ogórka. Też kupionego. No trudno. Chemia, nie chemia. Tak wygląda danie przygotowane przeze mnie na dworze. Nie będę jadł z talerza. Lubię jeść z patelni. To jest moja jajeczniczka na grillu. Widać, widać. Polecam odpalać grilla troszeczkę później. Znaczy... położyć dania troszeczkę później niż ja, jakieś 15 minut, bo ten węgiel jeszcze jest nierozpalony tak naprawdę, dopiero się rozpala. No trudno, ja lecę już robić. Mam przygotowaną bułeczkę, więc zjem sobie ją smacznie. To powiedzieć wam, trzymajcie się, diabły rogate. Nieraz trzeba dać sobie radę jakoś, nie? Bushcraftowy. Polska.pl. Polak wszystko potrafi.